Tak jest, w końcu mamy to. Yeah! Woo! 1000 puszek. Yeah, let's go! Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, z pewnością pamiętacie challenge, w którym mówiłem, że jeżeli zostawicie 15 tysięcy łapek w górę, to wtedy ja zamierzam wbić 1000 puszek na jednej postaci. Wy oczywiście jak zawsze wywiązaliście się z umowy, a ja niestety musiałem poświęcić 6 godzin życia tylko na to, aby wbić 1000 puszek na 8-bitowcu. Moi drodzy, w końcu udało się po 6 godzinach grania, nerwów, zgrzytania zębów i w płaczu, oczywiście żartuję, przekroczyłem próg 1000 puszek. Oczywiście używałem nowego Star Powera, który jest dostępny do 8-bitowca, który nazywa się Dodatkowe Życie. Było bardzo ciężko, za każdą przegraną rundę otrzymywałem minus 10 puszek, a za wygraną tylko plus 6. Podczas dobijania puszek udało mi się również trafić do Brawl TV. Zająłem drugie miejsce, a oglądało mnie w jednym czasie aż 1117 osób. A tak, moi drodzy, wyglądała pamiętna chwila, kiedy dobiłem 1000 puszek oraz 30 rangę. Dodatkowo dostałem 500 Gwiezdnych Żetonów. 30 ranga na chwilę obecną jest najwyższą rangą, jaką udało mi się wbić, a wy dajcie w sekcji komentarzy znać, jaką wy rangę najwyżej wbiliście. Więc moi kochani, ja już się w Brawl Stars w sumie spełniłem, więcej już nie będę wbijał 1000 puszek na jednej postaci, ponieważ nie mam na to zwyczajnie czasu, a mam nadzieję, że wy to docenicie i zostawicie pod tym odcinkiem tak 15 tysięcy łapek. Teraz chciałem się zwrócić do wszystkich nowych oglądających. Sprawdźcie koniecznie, czy aby na pewno już subskrybujecie mój kanał, ponieważ 65% oglądających jeszcze tego nie robi, a wiem, że lubicie Brawl Stars i nie chciałbym, żebyście przegapili kolejne ciekawe materiały. Ja dzisiaj, moi drodzy, specjalnie troszeczkę wcześniej wstałem dla was i nagrywam już ten odcinek. Mamy aktualnie godzinę 9:30 i za 30 minut kończy się sezon, więc w dzisiejszym odcinku nie dość, że postacie nam się zresetują, to dodatkowo sprawdzimy sobie, ile udało mi się Gwiezdnych Żetonów w tym sezonie wydropić. Dajcie znać też, moi kochani, w ankiecie, czy chcielibyście, aby taki odcinek na koniec sezonu raz na 2 tygodnie zawsze się pojawił, gdzie podsumowujemy sobie, ile udało mi się w danym sezonie zdobyć żetonów. Mi się wydaje, że byłby to bardzo ciekawy materiał, a jak wy uważacie, zagłosujcie w ankietce. Koniec sezonu za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi drodzy państwo, sezon się skończył. I uwaga, razem koniec sezonu. Na 8-bitowcu plus 300 Gwiezdnych Żetonów, na Piperce plus 70, na Jessie plus 70 i na Bibi plus 70. Razem zdobywam 530 żetonów w tym sezonie. Tak jest, moi drodzy, odbieramy sobie punkciki, mamy już 12 807 Gwiezdnych Żetonów na moim koncie. Teraz, moi drodzy, otwórzmy sobie 57 skrzynek. Jeżeli coś ciekawego wypadnie, no to oczywiście wam pokażę. Zostało nam tylko 5 skrzynek jeszcze. Otwórzmy. Moi drodzy, nic ciekawego w sumie nie wypadło. Nawet nie było żadnego podwajacza żetonów. Jest! Gwiezdna moc do Leona, leczenie! Tak jest! Star Power do Leona za darmo sprzed ostatniej skrzynki. Au! Pięknie. Moi drodzy, a ja już myślałem, że nic nie wypadnie. O to chodzi, let's go! Teraz podliczmy sobie, ile wypadło nam biletów, golda oraz gemów. Reasumując, wypadło nam 3974 golda, 17 biletów i 22 gemy oraz Star Power do Leona. Ja jestem zadowolony. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku i tak nie będziemy tego Star Powera do Leona trenować, zostawimy go na następny odcinek. Więc jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem, tak jak mówiłem, 15 tysięcy łapek, no to wjeżdża odcinek od razu od buta. Sprawdźmy sobie teraz, jakie mamy dostępne eventy. Starcie solo, powietrzne fantazje, czyli można tutaj zagrać sobie Piperką albo Brokiem. Dodatkowo w samotnej gwieździe mamy mapę Wyspiarska Inwazja, więc też zagramy sobie samotną gwiazdę. Ok, moi drodzy, lecimy gierkę Piperką. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Dawno nie grałem tą postacią. Mam nadzieję, że w miarę spoko. Jakiś kruk jest z przodu. Ale na początku nazbierajmy trochę skrzynek. Nazbierajmy troszeczkę skrzynek. Mam nadzieję, że nikogo tu w krzakach nie ma. Jest Carl jakiś. Kurczę, siedzą, kampią w tych krzakach. Grajcie, ludzie, grajcie. Będę musiał cię wykurzyć. Jeszcze jeden strzał. No jeszcze jeden strzał. Mordo. I leżysz. Nie trafiłem. I leżysz. No nie trafiłem. Teraz też nie trafiłem. Dobra, cofnę się, cofnę się. Poczekam tu na niego w krzaczku. Albo, wiecie co? Sprawdźmy sobie. A, Piperka ma mało życia, ale ona ma mało życia. I ten Carl, taki łakomy kąsek dla Farrella. Czy go trafię? Nie trafię go. Ucieknie mi za murek. Nie. Nie ma szans, żeby go trafić. W sumie może jest szansa, jakbym tak stanął. Jest. Dostanie. Dostanie, ale on ucieka. Dostanie, ucieka. Dobra, niech idzie dalej, niech idzie dalej. Tam widzę na środku Bibi wojuje z kimś. Ten Carl to kamper straszny. 5 zadymiarzy do końca. Już chyba mamy plusowe puszki, o ile się nie mylę. Ej, mistrzu, ty masz już ulti, tak? To ja nie będę tutaj świrował za mocno. Przejdę się... O, tutaj ta Bibi na 8, wam powiem. Mógłbym ją sobie tak ładnie pobijać. Ajajajaj. Troszeczkę zaimowałem. Za szybka była. Była za szybka, nie wyszły też strzały. Dostaje. Nie dostała. Dostanie. Dostała. Okej, walczy, strzeli. Dobijam. Pięknie. Wow, bubble trouble! Gdyby ta guma jeszcze raz się odbiła, bym zginął. Czy wy to widzieliście? Okej. Stajmy sobie teraz w tym miejscu ładnie. I ten Carl leci do... Ale prawie przyjął. Ale prawie przyjął bombę. Leży. Gdzie ten hugokopter już rozpędzał wariacik? Bomba, bomba. I moi drodzy, winek. Dobrze poszło, nie najgorzej. Teraz mi się wydaje, że trzeba przetestować Broka. Okej, moi drodzy, lecimy tym razem gierkę Brokiem. Mamy 2 skrzyneczki na dzień dobry. Wow, tam też są 2 kolejne. Ja mam Star Power do Broka. Jeszcze wam w sumie nie nagrałem o nim odcinka, ale to z pewnością w przyszłości się pojawi odcineczek. Ej, pani Tara, proszę mnie tutaj zostawić. Musimy cały czas pilnować rakiety, wiecie? Ponieważ im więcej rakiet, tym większa szansa na przeżycie. Wtedy możemy na jakiegoś tanka podjechać. Ej, no jeszcze Wi-Fi connection, no nie róbcie mi tego, halo. Dobra, rozwalamy szybko te skrzynki. 2 power cubesy kroimy. I teraz czekamy, drodzy państwo, na załadowanie się 4 rakiet. Dobra, wskakujemy w to. Hop. I na bombę w krzaki. I Tara dostaje gonga. Nie dostała. Rosa. Ult. Uciekamy, ult Rosy. Wow, ale było blisko. Nie miałem już rakiet. Ona jeszcze była na ulciku. 8. poziom Rosy. To nie są żarty. To nie są żarty, moi drodzy. Ale to jeszcze popsułem. No nie wierzę. Nie wierzę. Jak można tak ulta popsuć? Farrell. No po prostu. No nie. Dobra, poczekajmy na rakiety, bo ten Leon może mnie tutaj zagiąć. Jak podjedzie na blisko na ulti, będzie niewidzialny, no to mnie tutaj połamie w pół. Dobra, ale na szczęście ten Leon jest tutaj w krzaku i prawie mu wcisnąłem 2 rakietki. On czeka z tym ultimatem, sprawdza te krzaczki, chce zaskoczyć, bo wie, że na blisko, no to on raczej tutaj nic nie zdziała. Ta Rosa na 8, jakby mnie przycisnęła, no to ja wtedy leżę. Właśnie, muszę uciekać. Ona już jest na 10. Z tym Brokiem, jakbym się steamował, Broczek. Lejemy tą Rosę, mordo. Tak jest. Lejemy Rositę. Dobra. I dokończamy! Nie dam rady tej Rosie, no. Halo, 11 power cubesów ta Rosa ma. Bomba! Było blisko, gdy miał jeszcze jedną rakietę, Rosa by leżała, ale za to udało nam się ugrać 2. miejsce, moim zdaniem i tak nie jest źle. Moi drodzy, zagramy sobie teraz samotną gwiazdę postacią Riko. Będzie na pewno ciekawie, do krzaków nie mogę wchodzić, bo wiadomo, w krzakach wszystkie tanki kampią jak zawsze. A tutaj możemy się fajnie postrzelać z takim kolcikiem, z taką Sakurą. Dobra. On rzuci ulta. Dobra, jednak uciekł. Ten Riko u góry. Halo, Riko. Nie no, muszę troszeczkę tutaj uważać. Jeszcze raz. Ajajaj, no niestety mnie porobili jak dzieci. Z 2 stron mnie zamknęli, najgorzej. Ale już wracamy do gierki, mamy jeszcze 1,5 minuty na to, żeby się odkuć. Spokojnie, damy radę. My nie damy. Dobra, idzie tutaj Sakura. Patrzcie, co się teraz dzieje z tym typem. Uj, ult! Pięknie i jest zgaszony jak kiep, że tak powiem. Riko. Kurczę, to był mój frag! Halo, Tara, oddawaj fraga! Idzie ból. Dobra, Daryl. Ult. No i niestety. Ale ból miał za dużo życia, a mój Riko był za słaby. Jeszcze raz, lecimy na środek. Dobra, Riko ucieka do krzaków. Porobiony. Gdzie ta Tara? Tutaj stoi w krzaczkach, okej. I ult, ult w tą Tarę, ult. No i co się stało, że ona nie dostała? Dlaczego? 4 gwiazdki, to nie jest dużo, to nie jest dużo, to jest naprawdę mało. 4 fragi, tam widzę, ta Tara cały czas ich morduje. Ten Riko pada. Okej, to był mój frag. 30 sekund do końca. Gdzie ten kolcik ucieka? Bula mamy naprzeciwko. Z Darylem je okładają, Daryla położyłem jeszcze. Tak, trzymaj, 10 gwiazdeczek. Szkoda, że nie ma żadnej tabeli gwiazdek, byśmy wiedzieli, kto ile już punktów wbił, na kogo się fokusować. Okej. I ten Colt, ten Colt. Ult jeszcze w tego Spike'a. Dobra, jesteś na czele. I dziękuję za uwagę. Jestem numer 1. Z najgorszego miejsca udało mi się wspiąć na sam szczyt rap gry, jak po schodach ruchomych. Nice, zostawcie łapkę. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanału. Wbijcie również na mojego Instagrama, ponieważ na moim Instagramie często możecie wygrać albo gemy do Brawl Stars, albo jakąś postać. Link oczywiście do mojego Instagrama znajdziecie w pierwszej linii w opisie tego filmu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!